etwas tolle Stimmung damals. Wir haben uns riesig gefreut auf die Wahlen. Und wir sind genau auf der Strecke, wo die Busse von der Warschauer Uni nach Wilanów fahren. Und wir haben genau so einen Bus genommen mit unseren Plakaten und Kleber. Und wir haben auf dieser Strecke Plakate geklebt. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. Do 1989 roku głównym miejscem rozmów o życiu był oczywiście trzepak. Po 1989 roku pojawiła się nowa interesująca rzecz, jaką była gazeta Brawo. Dzięki gazecie Brawo wszyscy wkroczyliśmy w tajemniczy świat seksu. Mieć u stóp cały świat, wszystkiego prób. Alpagi, łyk i dyskusje po świt, niecierpliwe. Znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym w 1986 roku zostało wykonane to zdjęcie. Było to dokładnie 3 dni po wybuchu jądrowym elektrowni w Czarnobylu. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z zagrożenia, które nastąpiło, bo informacja, która do nas dotarła z dużym opóźnieniem, była cenzurowana. Spędzaliśmy ten dzień myśląc o tym, żeby odpocząć w sposób zupełnie swobodny. David Bowie był bardzo ważny w tym czasie dla mnie. Słuchałem często i dużo jego muzyki. Był jakąś taką ważną też postacią, z zupełnie też innych powodów. Ten fragment to z płyty Low z 1974 roku, kawałek, który nazywa się Warsaw. I trochę tak ponuro jak w Warszawie było wtedy, tak trochę ponuro jest w tej muzyce, mimo że dzieli ją jakieś ponad 10 lat od momentu, kiedy powstała. Ale coś z takiej mrocznej atmosfery Warszawy zimowej po stanie wojennym, coś w tym kawałku jest, chociaż jest napisany właśnie, tak jak powiedziałem, dużo wcześniej.